Siemaneczko, cześć i czołem! Czeski z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z mroźnego Nowego Londynu. Będziemy dalej próbować tutaj przetrwać. Jeszcze trochę mieszkania widzę, że muszę tutaj dorobić. Nie wiem, czy tutaj będę mógł jeszcze tak, bo tu już dwa razy można powiększać dzielnice jakby mieszkalne. Zrobimy to w taki sposób. Tak, i przede wszystkim też mój błąd chciałbym popełnić, czyli dzielnicę spożywczą z ostatnich tych dociągnąć jakoś tutaj, powiedzmy, i będzie. Tutaj też niedługo się skończą, ale to wtedy sobie dociągniemy tutaj te mieszkalne. I mam nadzieję, że będzie elegancko. Węgiel, właśnie, bo nam się tam skończył węgiel, ale węgiel to jeszcze możemy tutaj zrobić też dzielnicę wydobywczą. Tu akurat nie ma problemu jeszcze. Cyk, cyk, cyk. O, i akurat tutaj ten węgiel jeszcze wydobędą, te ostatki, które nam zostały. No i też tutaj mam też tą dzielnicę wydobywczą. Wiece poparcia, elegancko, tu wszystko jest. Czy mógłbym wam coś... Zmobilizuj, dobra. Cyk. Mobilizuj. 31 dołącza. A jakbym jeszcze poparcie zrobił? A nie, nie mogę teraz poparcia. Ci są też bardzo zadowoleni. Zbierz fundusze. Poprosi, aby spali ich populacja. Im większa populacja, tym większe ciepłowniki. A, tych mogę. Ale jak tym daję zbierz fundusze... Jak tylko mogą... Właśnie, bo tam później spada ich populacja, nie? No dobra, ale na przykład bym mógł... Że tym nie mogę też później o poparcia też dać na przykład, nie? Tych mógłbym potępić. A, właśnie, mamy teraz jakieś głosowanie, zobaczmy. No i teraz w końcu oni coś... Prace społeczne. A, prace społeczne, wsparcie ekspedycji mamy teraz. Produkcji prefabrykatów, zapotrzebowanie na ciepło spada. Zwolnienie z prac społecznych, przychody wzrastają wtedy. Brak prac społecznych. Zaufanie, a zaufanie mamy ten. Popierają tutaj niezłomni. Czas eksploracji, ale nie, dobra, niech będzie ta eksploracja. Może coś z władzy bym mógł wtedy. Tajna policja, autorytet kapitana. Uuu, kurde. Tajna policja, aby zidentyfikować i zneutralizować przeciwników. Specjalna grupa będzie sprawować kontrolę nad populacją miasta. Albo to, porządkowi zarządcy. Stan wojenny będę mógł wprowadzać, proszę bardzo. Porządkowi zarządcy. Ej, dużo jest za. Patrzcie, że ja tutaj ich po prostu... Jeszcze jakbym zrobił ukierunkowanie. Oh, yes. 9 radnych, tylko pielgrzymi są przeciwni. Łatwiutko. Jesteśmy, proszę, szanowany. Głosuj. Porządkowi zarządcy. To jeszcze więcej będę mógł mobilizować milicji w mieście. Ej, kurde, ta gra teraz się staje jeszcze łatwiejsza. No i łatwiutko, będziemy tutaj ich trzymać ostro. Dobrze. Mamy to prawo. Tylko trzeba chyba je wprowadzić, nie? Czy co? Nie, mogę już rekrutować, proszę bardzo. Cyk. Jeśli przewodników, zrekrutuj do porządkowych. Ale tutaj, jeśli przewodników, to też są fajne, drastycznie spada. To jest to do eksploracji fajne, tylko że ja przyszedłem taką ścieżką przemocy. Budynki i teraz tak, wydobycie. Bo my tutaj możemy zrobić to. I tutaj będzie nam żarcie wydobywać w takim razie. Cyk. O. I wtedy jest tutaj elegancko. Szkoda, że pod altem teraz jak wciskam, to nie widać, które właśnie dzielnice mają te takie źródła dosyć
porządne, nie? Miałem teraz tak, jeszcze tak. Ciasne bloki. Degradacja. Trzeba było też coś... O! Cieplarnia na bioodpady też zrobiona, dobra. I teraz bym chciał jeszcze coś, co by nam zmniejszyło wentylację. Nie wiem, czy mogę tu coś więcej zbadać w tą stronę, chyba nie do końca. Fabryka kompozytów. Coś, co by nam zmniejszało degradację. Właśnie centrum tutaj jeszcze też mogę zbudować. Co zmniejsza degradację? Centrum obserwacyjne to raczej nie. Średnio tutaj cokolwiek widzę, tam w dzielnicach wydobywczych. Miasto. Żury konserwacyjne. Zapotrzebowanie na materiały znacznie spada. Zapotrzebowanie materiału lekko spada, wydajność produkcji lekko wzrasta. O, to jest fajne też. Wytwórnia. Likwidacja lud... Co? Likwidacja ubóstwa? Nie, nieprawda. Obóz pracy. Ho, ho, ho! Radykalna idea, obóz pracy. O nie, zamknięty środek. To będzie kiedyś. Kontrola pracy. Wydajność produkcji. Niezależne kierownictwo. O kurde. Myślę, że to jest też do zrobienia później. Dyżury konserwacyjne, to bym chciał. I to oczywiście to, co nie złobni, nie? Cyk. Damy im to. Tu się buduje. Zobaczmy sobie z powrotem do naszej kolonii. Dobra, wy macie tutaj. I weźmy od razu was tutaj. Rozbudujmy w tą stronę. Cyk. I mają też pełne magazyny. To mi się podoba. Żywności. A tu mają małe magazyny też. Można by było to zwiększyć też w jakiś sposób, nie? Właśnie, bo my mamy też te centrum coś tam doraźne i tym podobne. Magazynowania materiałów, centrum pomocy doraźnej, no właśnie. Ja bym tu mógł, o proszę bardzo, w dzielnicach mieszkalnych zmniejszać choroby. Dobra, weźmy tutaj te centrum. No właśnie, to byśmy mogli sobie tutaj porobić. Jak wygląda ta sprawa tutaj? Czy oni to zbudowali? A, jest, żywność jest dostarczana. A, to w taki sposób tutaj jest zbudowane. Stary dreadnought. Co? Miej 10 dzielnic z efektami centrum miejskich. A, dobra. Co tu się stało? Angus Rogers, mechanik kompresora. Kończy pracę o 13:14. Mama Mary ucieszy się, że wracam do domu tak wcześniej. W końcu zabiorę je na sanki. Ostatnio była bardzo niepocieszona. To nie moja wina, że trzeba było naprawić silniki. W sumie jestem teraz częściej w domu niż kiedyś. Zmiany obsługiwane przez maszyny to wspaniały pomysł. Po prostu trzeba zaakceptować fakt, że my musimy przystosować się do maszyn, a nie odwrotnie. Proszę bardzo. Tutaj Angus ma więcej czasu dla swojej córeczki. Teraz. No i elegancko. No i elegancko. Maszyny pracują dla nas, a nie my dla maszyn. Żywność. No właśnie, tutaj mamy na bioodpady. Choroba znowu wzrasta. O nie. Dobra, ale to choroby to mam nadzieję, że... Właśnie przez takie te centrum coś tam doraźne i to my tutaj to zwalczymy. Tymczasem, borem lasem. Czy ja tutaj mogę rozbudować? Nie, ale ja mogę już zbudować kolejną dzielnicę. Albo rozbudować te, co jeszcze istnieją. Jak to wygląda tutaj? O, to można na przykład zbudować. Tą stronę. W taki sposób.
Co tu znowu się stało? Proszę to naprawić. Ciasne bloki bym też może polikwidował w niektórych dzielnicach. Czy ich nie jest aż tak dużo. Dobra, ciasne mają. Niech chorują. Degradacja. Nad tym bym musiał popracować, ale to bym musiał tak, zbudować więcej budynki, mieszkania, wieża wentylacyjna. Gdzie my możemy takie wieże wentylacyjne tutaj na przykład zbudować, widzę. Cyk, niech będzie. O! Czterech do tych dołączyło. No i bardzo mi się podoba. Zapraszam. Udziel poparcia, mogę im udzielić poparcia? Za 2 tygodnie. Patrzcie, wszystkich mam na zaufaniu, tylko tych pielgrzymów. Sorry! A co tu się dzieje? Degradacja. Pielgrzymi proponują podjęcie działań. Zarządco, degradacja i ich niedobór stał się dla nas dużym problemem, jednak pielgrzymi mają pewien pomysł. Opracuj wieża filtracji mchowej. To pomoże naszemu miastu. Nie. Ulepszenie infrastruktury jest najlepszym rozwiązaniem tej kwestii. Centrum konserwacyjne. Tak, centrum konserwacyjne zbudujemy. Popracuj, tylko bym musiał pracować. I centrum konserwacyjne też degradacji tam zmniejsza. I tu zobaczymy też, o, jest to centrum tutaj. Dzielnica mieszkalna, znaczący spadek. Szpital. Jest znaczne eksperymentalne leczenie. To powinno nam spaść te choroby trochę tutaj. Zresztą nie ma żadnych chorych. Mile państwo, co wy mi tutaj straszycie ludzi z mojego miasta? Dobra, to tu. Teraz tak, czy ja bym tą dzielnicę jeszcze mógł rozbudować? Mógłbym. Bardzo chętnie. O, tu jeszcze mam miejsce na to. No dobra, czyli tak naprawdę to możemy... nawet i zniszczyć tą dzielnicę tutaj. Oho, zapisywanie. Dobra. Tu by można było zrobić wieżę strażniczą jedną. A to w ogóle to by można było w ogóle zburzyć. Dobra. Aha, i tu dzielnicę wtedy... Kurde, ale czemu ta dzielnica miała więcej mieszkań niż ta, na przykład? Zmobilizuj oddziały, wiesz? Losowe przeszukania? Nie, tam losowe przeszukania. Próbuję zrozumieć, dlaczego ta dzielnica niby miała tutaj więcej. Ale ona nie ma żadnych... Ten blok im zniszczyłem, nie? Ciasny. Nie wiem czemu to tak. Ale moglibyśmy po prostu tą dzielnicę drugą położyć. Nielogistyczna, mieszkalna. Tutaj. Bo tutaj jeszcze ciepełko dosięga. Dobra. Wracajmy się do Londynu w tym momencie. Na razie. Wyngil. A, centrum konserwacyjne musiał pracować, dobra. To chyba jest coś, co... Kurde, widzę, że teraz zaczyna troszkę przycinać czasami gra, ale faktycznie ludzie zwracali na to uwagę, że w późniejszym etapie gra trochę tak niedomaga w niektórych momentach. Zmniejsza zapotrzebowanie na materiały. Ale czy to degradację też zmniejsza? Może. Badaj. Zbadaj koncepcję. Czy możemy tutaj tych już? Nie. Czy możemy tym coś tutaj zrobić? Nie. Ale udziel poparcia mogę. Cyk. O, i 77 osób nowych. Dobra, kurna, łatwiutko z nimi. Dobra, jak tam wygląda? O, tu coś jest.
Frakcja organizuje wiece. O! O! Niezłomnie rozszerzyła swoje wiece na nową dzielnicę. Podczas jednego z niedawnych spotkań ogłoszono nową koncepcję dotyczącą kwestii kontrola miejsca pracy. Jej członkowie przygotowali i przedstawili miastu pomysł prowadzenia nowego prawa. Niezależne kierownictwo. Zrobiliśmy swoje, a teraz zarządca musi tylko podać to pod głosowanie. Frakcja apeluje do ciebie o poparcie postulowanego przez nią przepisu. Dobra, dobre wyniki. Ja to patrzałem, to jest te takie... Próbować. Ej. A czemu nie mogę? Mogę. Dobra, kierownictwo. Będę musiał później wprowadzić, tylko to... Muszę... Później... Uchwał. Jakieś głosowanie mamy. Co to jest? Dyżury konserwacyjne. Robotnicy, którzy nie spełniają norm, muszą zostać po godzinach na konserwację. Tak jest. A, tutaj tak widzę, że... A jakbym to zrobił? No i łatwo. Cyk. Z tym prawem władza to jest takie prościutkie. Panie kochany. Dziękuję bardzo. I teraz zasuwać do roboty. Dobra, a my sobie spójrzmy, jak tu wygląda sytuacja. Tutaj materiały nam idą. To jest węgiel, który się skończył. Czy jeszcze był gdzieś tutaj węgiel? Tu chyba, nie? Zbierz węgiel, ale potrzebuję 5 ekip frostlandowych, których nie mamy. Aha. Aha, dobra, ja potrzebuję więcej ekip frostlandowych. Wie co, ja bym tak. Dzielnica... Chyba tam przeszykowałem na dzielnicę logistyczną. Liczba się zwiększyła mieszkańców znowu? Kurna. W ten sposób. Czy my możemy zwiększyć na przykład te dzielnice? Czy one w ogóle nam dają wtedy coś? Pole budowy. Przede wszystkim. Nam to zwiększa. Bo tu mam już zbudowane coś, tak. Ojej, dobra. Zimniejszy sezon. Dobrze, tam zimniejszy sezon, panowie. Nie, nie, takie rzeczy przetrwaliśmy. I nie takie rzeczy zamierzamy przetrwać. Tu jeszcze też widzę miejsca na różne budowle w niektórych dzielnicach. Tutaj co jest? W ogóle tu jest głębokie? Nie, tu nie ma głębokiego żywności. Żywność głęboka jest tutaj i ona już ma swoje jedno pole dodatkowe budowy. Myśmy mogli tutaj te cieplarnie stworzyć, nie? Ale bym zrobił to tak. Cyk, cyk, cyk. Cyk. W ten sposób. Dodatkowo bym zrobił centrum magazynowania żywności tu. Tak. Cyk. I tutaj sobie szklarnię wybudujemy, tą cieplarnię. Dobra. Elegancko. Kurna, poparcie, proszę bardzo. No troszkę spadło, ale to... No, nie wszystkich da się zadowolić, nie? Nie wszystkich da się zadowolić. Właśnie, ja miałem się zająć dzielnicami mieszkalnymi. Lekki niedobór schronienia. Dobra, no to co? Dzielnica mieszkalna. Albo... Nie wiem, czy któryś jeszcze nie będę mógł powiększyć na przykład, nie? O, mogę na przykład to powiększyć. No niech będzie... Tu. I tu bym też mógł powiększyć. I tu bym mógł ogólnie jeszcze robić przestrzeń. Dobra. Syk. Tu można by było też dzielnicę przemysłową zrobić. Dzielnicę przemysła.
tak zwaną. Czekaj, tu jest... A, tu jest jedno do... Nie wiem, że to takie jedno było. Ale dobrze, dobrze, dobrze. Bo to znaczy, że będę mógł dzielnicę przemysłową położyć tak. Kurde. Nie, proszę mi tu nie zasłaniać. A tutaj będę mógł też jeszcze pociągnąć... Co jest, kurde? Panie kochany. Cyk, cyk. 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 Aha, i tutaj już nie ma miejsca. W teorii. A to na razie moglibyśmy tutaj. A w praktyce to jeszcze później byśmy mogli tutaj robić miejsce. Dobra. Elegancko. W ten sposób. Dobra, tu się budują, budują dzielnice mieszkalne. O, choroby już nam tutaj nie są problemem. Dobra, tu jest. I mamy teraz więcej ekip Frostlandowych. 20 aż. Dobra, tylko teraz tak. Problemem będą... Tu ile potrzebuję? 20. Dobra, niech idą tutaj. Bo to jest do questu, nie? Tego głównego. To niech tam idą. Jak tu wygląda to tutaj? Tutaj to wygląda dobrze. Dzielnice na przykład mieszkalne już są. Na plusie, wszystko jest na plusie. Dobra. Ta kolonia teoretycznie, no mieszkania tylko, nie? Potrzebuje więcej mieszkań. Można by było ciasny blok gdzieś wstawić. O, i teraz czekaj, bo teraz jeszcze tak. Centrum konserwacyjne jeszcze się bada, okej. Centrum konserwacyjne się jeszcze bada. Tu możemy to naprawić, cyk. Dobra. Teraz moglibyśmy te centrum konserwacyjne położyć. O, tutaj tak pasuje. Dobra. Cyk. I to wtedy zrobię tą ulepszą infrastrukturę. No, i to jest elegancko tutaj. Podoba mi się to. A, i w ogóle tu mamy materiałów, to mamy sporą nadwyżkę, widzę. Moglibyśmy zrobić centrum magazynowania materiałów. Do konstrukcyjnych materiałów. O, tu by na przykład by fajnie było. Bo tu jest ten głęboki. Nie, czekaj, tu jest ten głęboki. Tu jest ten głęboki, dobra. Cyk. Byśmy nawet tutaj gdzieś to pierdyknęli. Tylko muszę zrobić miejsce na to. Mieszkania. Mieszkania. Tu jest szpital, tu jest szpital, tu jest to. Dobra. Dawać mi blok. Mieszkania. Ciasny blok. Tutaj. Niech będzie. Widzę, że ropa. Czy mamy duży zapas jeszcze ropy, ale coraz bardziej zaczyna. A miałem tego iniektora, tylko ja potrzebuję do tego dużo rdzeni. Do tego uniektora. O, coś tu się stało? Opóźniona naprawa. Konserwacja zdaniem bezproduktywnych. Zadaniem bezproduktywnych. Zarządco, wygląda na to, że niektórzy robotnicy, których wysłano do prac konserwacyjnych za to, że nie wyrobili swoich norm, przynoszą więcej szkody niż pożytku. Spójrzcie tylko na tę skrzynię biegów. Co to ma niby naoliwione? Banda nieużytecznych leni, narzekał Stephen Hole Hores, doświadczony brygadzista, który zgłosił i naprawił wiele takich błędów. Ktoś powinien nauczyć czegoś tych pieprzonych partaczy, kontynuował. Ja mogę się tego podjąć, oczywiście za niewielką opłatą.
obniża ciepłowniki, ale skutecznie. Dobra, dawaj. Szkol tych nierobów. Aha, dobra, tu chyba widzę się już węgiel nam skończył. No dobrze. Znaczy nie wiem, czy dobrze, bo teraz węgla nie mamy gdzie. Możemy jeszcze tutaj pozbierać dużo węgla tak naprawdę. 5 ekip tylko frostlandowych potrzebujemy. A czy my mamy magazyn na to? Pewnie będziemy mieli. Pewnie będziemy mieli. Kurde, no ty, ej, ta gra się stała zbyt łatwa. Spełniona obietnica. Zaufanie rośnie. No i elegancko. Co tam rada? Chcecie? Miasto coś? Kontrola miejsca, konwencjonalna miejsca, co? Niezależne kierownictwo, o! Dobre wyniki są nadrzędnym celem efektywnej miejsca pracy. Dawaj. Radykalne prawo w programie. Prawo znajdujące się obecnie w programie wykracza poza, co jest w stanie zaakceptować przeciętny obywatel. Przegłosowanie go będzie trudniejsze niż w innych przypadkach. A po jego uchwaleniu radykalizują się frakcje zarówno za, jak i przeciw niemu. No dobra, to będzie trudniejsze. A jakbym to zrobił? To już przegłosujemy. Głosuj. Łatwiutko. Easy. The eyes have it. Wypełniono obietnicę. Tak jest, niezależne kierownictwo, które będzie wszystko patrzeć na wam na ręce. Czy wy macie tutaj? Macie. Możemy tak zrobić, tak? Możemy zrobić. Odchodzi. Możemy jeszcze potępić ich. Cyk, 15. Ohoho! Dobrze. Marzenia utopii. Zarządco, ku uciesze frakcji niezłomni na nasze miasto mocno wspiera ideę rywalizacja. I wydaje się być na dobrej drodze, aby uczynić rywalizacja fundamentem naszej społeczności. Musimy upewnić się, że nasze miasto nigdy nie przypomni sobie idei wspólnota. Oświadczył członek frakcji niezłomni. Musimy w pełni poprzeć idei rywalizacja. Wszystkie prawa i budynki frakcji wspólnota będą zwiększać napięcie, dopóki idea rywalizacja pozostanie silna. O. O, oni ferwor też tutaj dostali. O kurde, tylko to... Poparcie może spadać. Ferwor wtedy. Dobra, ale to zaczyna być gorąco. W naszym mieście. Możemy też zbadać jakąś ideę. Ogrzewanie, zasoby. Co my tu mamy? Jakiś węgiel. No to tartaki byśmy musieli pierw zrobić. To jest produkcja materiałów. Zmechanizowany tartak. Oczywiście, że zmechanizowany. Zbadajmy tę koncepcję. Niech będzie. I teraz tak. Co my tu dalej mamy? Tu jeszcze badają. Tu jeszcze badają. Ale mogliby... Nie, nie moglibyśmy, bo już puściłem badanko. Nie, no jest tu rywalizacja, o co im chodzi. Na 100% rywalizacja. Panie kochany. Dobra, przyznaj głosowanie. A, tym się coś tak nie podoba za bardzo. O co im chodzi? Sfinansuj projekty. Dawaj, syk. I zaraz się im będzie podobać. Ciepłowniki trafiają do... A, tylko się, że teraz tym się nie podobało. A, no wie, wam też damy. Proszę bardzo. Publiczne fundusze, proszę bardzo. Tutaj naprawiamy. Magazyn z żywnością się zapełnia. Ile tutaj mamy tych?
Dobra, widzę, że jeszcze trzeba by było, bo blok jeden zrobiliśmy, tylko że trzeba było jeszcze przede wszystkim tak, centrum pomocy doraźnej. Ile tu jest to zbudowane, ale to dobra, to czekaj, to jak to się tutaj wykończy żywność, to wtedy byśmy mogli tutaj jakieś centrum pomocy doraźnej położyć tutaj i wtedy będzie to sięgało więcej dzielnic, nie? No. Jest dobrze. Jest dobrze. Mogłoby być lepiej, ale jest dobrze. Wszystko pod kontrolą, jak najbardziej. Tutaj się na razie bada okolica. Węgiel tutaj będzie. A, przecież ja bym mógł zbudować... Tu co się dzieje? James Allen, 34 lata, konserwator. Oliwi maszynę i mruczy do siebie. Wkładam pipetę, wyjmuję pipetę, wkładam i wyjmuję. Dobrze się tym czuję. Mój tata zawsze tylko tłukł mnie pasem, nigdy niczego mnie nie nauczył. Sprawdzam śrubę po lewej, sprawdzam nakrętkę po prawej, lewo, prawo, dokręć wszystko, byle żwawo. Wszyscy mówili mi, że jestem do niczego, ale w tym jestem dobry, przydaje się. O, proszę bardzo, zadowolony, że go ktoś wyszkolił. Lepiej niż ojciec. No i elegancko. I to mi się podoba. Dobra. Dzielnice mieszkalne. Można by było teraz sobie zrobić jeszcze tutaj. Dołącza 34 przyciągniętych wiecem. No i elegancko. Jeszcze kolejne wiece. Dawaj tutaj, panie kochany, obronę, żeby się bronić przed protestami tych gnoi tutaj pielgrzymów. Ej, ja mam dużo kasy, tylko ja mam mało rdzeni. To mi się nie podoba. Brakuje mi rdzeni przede wszystkim. No i węgiel. Węgiel też może być problemem. Tym bardziej, że tutaj to już... nic nam nie wydobywa węgla. To. Jest dobrze. Tu produkuje te, tu produkuje fabrykaty. No i dobrze. Wszystko na plusiku, ładnie. Mieszkania tylko nowe. Ile mamy już mieszkańców? I 6000 jest... A, właśnie, bo ja miałem zrobić budynek do logistyki. Ekipy frostlandowe. Czas eksploracji, schronienie. Ciasny blok mieszkalny, nie. Dystrybutor ciepła, nie. Ja bym chciał to. Jeszcze zmniejsza czas, ale nie. Ekipy frostlandowe potrzebuję. Więcej ekip. Dobra, podoba mi się to. Czy jakiś zamieć się szykuje? Nie, tu jakiś cieplejszy sezon. Elegancko. Kurde, z tymi mieszkaniami. A, właśnie, bo miałem mieszkania wstawić, ale miałem ją tutaj wstawić. Ja bym to zrobił tak. Tak. O, żeby tu jeszcze z drugiej strony też mogły być mieszkania, które sięgają tego centrum doraźnej pomocy. Dobra, jest dobrze, jest elegancko, jest wręcz cudownie. Jest wręcz idealnie. Zobaczcie, kurde, ja tu jeszcze magazyny muszę dobudować. Zmechanizowany tartak. A, właśnie, miałem robić magazyn też. Tu. Materiałów. I żeby ten magazyn materiałów był tutaj. Wręcz idealnie. Dobra. Co tam możemy głosować? Władza. Porządkowi, stan wojenny. Zarządca może ogłosić stan wojenny, podczas którego strażnicy będą
stawiać posterunki, aby pilnować przestrzegania godziny policyjnej oraz ograniczać wszelkie niedozwolone działania. Odblokowuje zdolność miasta stan wojenny, która obniża liczebność oddziałów strażników wymandagowanych. Najpięknie. Tajna policja. Dawaj. Tu jesteśmy. Szansa jest na to. Jakbym tak zrobił. No i już jesteśmy. Ile potrzebujemy tutaj? Chyba 67, nie? Głosuj. Tajną policję. jak odblokowałem te prawo, gdzie... No, prawda jest też taka, że mam duże poparcie. Tak więc jest mi bardzo łatwo wszystko tutaj przegłosowywać. Prowadza prawo tajna policja. No i kurda. Panowie i panie. Automatony, cyk. Przydzielono... O, wybierz jedno z trzech działań do podjęcia przez tajną policję. Zwiększenie liczby frakcji. Zmniejszenie liczebności frakcji. Czekaj. Tajna policja, przydziel. Popraw ich pozycję. Zmniejsz ilość. Aha. A, czekaj. A tych mogę zmniejszyć ilość w takim razie? Przydziel to... O, właśnie. Pewniejsze, że ich radni nie staną na głosowanie. A, dobra. Przeprowadź kampanię oczerniającą. No i robimy to. 727 osób stąd odeszło. 5% już są, tylko stanowią. A tu? Można też tajną policję, czy tylko raz można? Nie, tylko do jednego zdarzenia można. No i to mi się podoba teraz. Tajna policja. Proszę państwa. Pielgrzymi rozpoczynają protesty. Kurde, czy ja zignoruj, przekonaj ich? Nie, wspiera ich wizję nigdy w życiu. Patrz na to. Ja wam pokażę protesty. I cyk, tłumienie protestów. Siłą. Mojej woli. Ja wam dam pielgrzymi, kurde. Dawać, gnoimy. Gnoimy ich. Oh his. Teraz to ja mam tutaj władzę w tym mieście. To mnie się podoba. O, odkryli nam tutaj coś. Kadłub Dreadnota. Klątwa Winterhome. Nad ośnieżoną równiną góruje kadłub starego, pustego Dreadnota. Po zawiecznej stronie zwiadowcy odkryli ludzi, którzy twierdzą, że ta potężna maszyna została ogołocona do czysta już za długo przed ich przybyciem. Tutejsi mieszkańcy chcą przenieść się do miasta Nowy London, ponieważ w ten sposób znajdą się dalej od ruin Winterhome. Każdy, kto tam zmierza, wraca z kaszlem, który później tylko się pogarsza. Mówi jeden z przywódców w obozie. Lepiej trzymajcie się stamtąd z daleka. Przyjmij. O, ale też więcej ekip frostlandowych przyjmujemy tutaj. Wróć później. Ja bym wolał tych nowolondyńczyków, nie? Bo z nimi mam lepszą relację. A tu co mamy? Ruiny Winterhome. Przeklęte Winterhome ma burzliwą historię. Po tym jak kolejni skorumpowani przywódcy nadmiernie obciążali generator. W końcu władzę objął kompetentny kapitan, ale wtedy doszło już do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia i wybuch był nieunikniony. Mieszkańcy nie mieli wyjścia i mogli tylko zabrać swój dobytek na pobliski Dreadnought i poszukać szczęścia na Frostlandzie. Plotki głoszą, że w ruinach nadal można znaleźć cenne zasoby, ale nasi zwiadowcy unikają tego miejsca w obawie przed toksycznymi gazami, wydobywającymi się ze szczeliny w podłożu, a także duchów zawodzących w mroku. Zbadaj miejsce. Wysłać kolonistów. Nie, dobra, to bierzemy to. Bierzemy kolonistów. A, i tutaj też widzę, że mogę... Później wróć. A to może jest jakaś nowa misja, której ja dotarłem już zanim. Mamy dużo ekip teraz frostlandowych też. Mamy dużo ekip frostlandowych. Zostaw zapasy. To na razie nie chcę. Gdzie są dreadnoty? Tu, znaczy te. Rdzenie. Tutaj.
Tu jest na pewno rdzeń. Ile mam jeszcze? 15 ekip. Kurde, nie wiem, czy gdziekolwiek wyślę. Tutaj 20 są, tutaj jest 10, ale tutaj nie ma tego, co bym chciał. Łąka? 20 potrzebuję. Góry? 20. Tu? 25. I tu jest już wysokie te. Tu jest, o, tu jest 10. A też są możliwe rdzenie i inne rzeczy. To tutaj wyślemy kolejnych. Dobra. Zwiększa populację. Dobra, dobra. No, ta populacja nam bardzo wzrasta. O, ale mamy 17 mieszkań na plusie. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Wydobycie. A, tartak możemy. Ale to nam zwiększa materiały. A materiałów to my mamy w ciul. Ja chciałbym tutaj iść teraz jeszcze tartaki. O, właśnie, tutaj. Odlewnie. Chodziło mi o węgiel. Zaawansowane tartaki. Wypalarnie węgla drzewnego. Produkcja węgla 150. Zakład regeneracji węgla drzewnego. Obiekt, w którym spalanie drewna oraz działanie naturalnych bakterii pozwala na wytwarzanie zamiennika węgla z drewna i zużytego węgla drzewnego. Choroba lekko wzrasta. I tu są Nowolondyńczycy. Postęp. To jest w stronę postępu. Czekaj, kurde. Tu jest w stronę postępu. Pirolityczna fabryka węgla. Ale to nam mniej daje tego węgla. Obiekt zajmuje się spalaniem drewna w bardzo wysokiej temperaturze. Lekko wzrasta choroba, tutaj degradacja. Znaczy, no teoretycznie to oni mają lepsze tutaj rzeczy, nie? Niezłomni, Frostlanderzy. W sensie takim nawet tych degradacja, ciepło wymaga zapotrzebowanie na ciepło mniejsze. Kurczę, tak pod względem samej koncepcji to jest lepsze. 17 tygodni. Zrobić im to? To im daje adaptację. Dobra, zbadaj koncepcję. Niech będzie. Co tam? Czarna noc dla frakcji, porządkowi, którymi zarządza zarządca. O! Zarządco, porządkowi, których zrekrutowaliście z frakcji pielgrzymi, ubiegłej nocy zrobili nalot na wszystkie obiekty biznesowe w powiązaniu ze członkami frakcji. Splądrowali je, skonfiskowali nieuczciwe zdobyte przedmioty wartościowe i zniszczyli maszyny. Zarządca chce spokoju w mieście, więc postanowiliśmy rozprawić się z głównymi wichrzycielami, wyjaśnił ich dowódca. Nasi strażnicy umywają ręce, twierdząc, że porządkowi działali na swoją odpowiedzialność. Oburzeni przywódcy frakcji domagają się, abyś ukarał porządkowych za bezprawne wkroczenie swoich kompetencji. O! Posunęli się za daleko. Wypłać odszkodowanie. Cześć, zarządco porządkowi, których zredukowaliśmy z frakcji pielgrzymi. Nie, ukarz ich. Wypłać odszkodowanie, mamy dużo kasy. Przychód ciepłowniki można zwiększyć, dobra, no to wiem. Wypłać odszkodowanie. Nie chciałbym tracić tych oddziałów. Zobaczcie, wszystko mamy na plusie. Wszystko mamy na plusie. Przecież to działa pięknie, elegancko tutaj, wszystko nam. Na minusie mamy węgiel. Ale nad tym właśnie teraz pracuję. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj. Właśnie, czy ja bym mógł tutaj... O, zbierz węgiel 5 tych, 50 tysięcy węgla, dawaj. Cyk. No i węgiel się ten... Zrobił się. Bo tutaj mamy już, połącz ścieżką. Połącz ścieżkę, tak. Ja bym to od razu tą zrobił. A, nie mam teraz ekip Frostlandowych, bo wszyscy poszli badać. Oni są tutaj akurat.
Ajajajajaj. Dobra. Tutaj badają, tutaj dochodzą. Dobra, czyli teraz, bo tutaj będzie kolejna kolonia Winterhome. Brutalny konflikt, tłum protest. Zarządco, strażnicy miasta skutecznie stłumili protest po to, aby strona odniosła obrażenia. Protestujący oskarżają strażników o brutalność, a z kolei strażnicy twierdzą, że zostali zaatakowani i jedynie się bronili. Sprzeczne raporty uniemożliwiają jednoznaczne określenie, kto ponosi w tej sprawie odpowiedzialność. To też powinniśmy na przyszłość wyznaczyć jaśniejsze zasady dotyczące zaangażowania naszych oddziałów. Stłumienie protestów może wiązać się z ofiarami śmiertelnymi. W liczbach. Aha, że... Uzdrowić wszystkie zdolności. Nie no, za wszelką cenę tłumimy. Jeżeli ktoś, kurde, chce protestować, to niech uważa, z kim tutaj ma do czynienia, nie? Dobra, teraz tak, ci. Tu nie mamy. Ale udziel poparcia i to nam wtedy spadnie ferwor. Cyk, proszę bardzo, elegancko. Tych nie mamy jak. Ferwor. Udziel poparcia wtedy wzrasta. Ale nie chcę im przygotowanie protestu. Przygotowują protesty. Ej, kurde, dam gnoj. Ile ich tam jest jeszcze? 6%. Ja ich będę tępił. Dobra. Tu mamy w końcu wykończyły się żywności. To możemy to, tą dzielnicę zlikwidować. I postawić tutaj właśnie lepszą dzielnicę. Elegancko. Magazyn materiałów. I jeszcze też byśmy mogli... Centrum grzewcze właściwie też moglibyśmy, bo mamy dużo materiałów. Powiedzmy... Te centrum grzewcze... Tutaj nawet, nie? O. Cyk. Możemy to sobie zrobić, żeby trochę nam mniej tej ropy zużywało też. Chociaż mamy, widzicie, pełne już magazyny ropy. Jest dobrze. Jest elegancko, jest dobrze. Dobra, może tutaj po prostu zwiększmy sobie też dzielnicę logistyczną. Czy to możemy zwiększyć? Oczywiście, że nie. Ale tu mamy jedno miejsce. Punkt logistyczny pionierów. Co my jeszcze tutaj możemy zbudować? Logistyka. Pionierów, survivalistów. Dobra, to jeszcze jednych pionierów tu, cyk. Tam zwiększy tych liczbę ekip frostlandowych, nie? Bo ci znaleźli tutaj węgiel, zanieśli. Ci badają, tam ci badają. Tu jest co tu jeszcze później? Rozbierz stację, odbuduj stację. Rozbierz stację. Moglibyśmy ją po prostu rozebrać też. Mamy się skoncentrujemy tak jakby na... O, tu jest jeszcze węgiel też. Zbierz węgiel. No właśnie, tutaj też możemy zebrać węgiel. A ile, czekaj, ile mamy jeszcze miejsca w magazynach węgla? 50 tysięcy spokojnie możemy zebrać. Dobra. Cyk. Lecą. Z węglem. Mamy miejsca na te 50 tysięcy węgla jeszcze. Dobra. Podobają mi się te ekspedycje. Teraz się wciągnęłem w te ekspedycje. Tutaj się dużo też nam kończy materiałów. Tak a propos. Filomena Costello, 31 lat, hutniczka. Uspokaja łkające dzieci. Sądziliśmy, że te psy, które wysłał zarządca, nie odważą się podnieść ręki na dzieci. Nie przy nas. Nie docenimy się, jak bardzo te kundle chcą przypodobać się swojemu panu. Zoe się na nich rzuciła, próbując dać dzieciom czas na ucieczkę. Pobili ją i jeszcze raz i kolejny, aż przestała się ruszać. Ohoho. Gdzie Zoe? Nie przestawały pytać dzieci. Co mam im powiedzieć zarządcom? Że zaatakowały twoje kundle? Niech was diabli. Pielgrzymi padli ofiarą wysłanych przez ciebie strażników, przez co się radykalizują. Oho. Kurczę, fajnie by było tym. Sfinansuj. Moglibyśmy też
coś im obiecać, kurde. Cieplejszy sezon. No się ten dzieje. Dzieje się. Ale moglibyśmy tutaj potem, ale to nie, tajną policję za 11 tygodni dopiero. Tylko właśnie, tajną policję. Jak to jest, że. A, nie widzę teraz, co tam, jakie mam opcje. Bo chciałbym ten ferwor też trochę zmniejszyć. Chociaż ciekawi mnie, co by się stało, jakby ten ferwor doszedł do końca. Byłyby dymy na mieście chyba. Tak mi się wydaje. O, mamy teraz tutaj, połącz ścieżką. Dobra, czekaj, bo ja teraz mogę zrobić cyk. Cyk, cyk, cyk. O, może tutaj zrobimy cyk. Cyk, cyk, cyk. O, i tutaj. Droga powietrzna. Niech tu będzie. Bo tu mamy drogi powietrzne. No, elegancko. To mnie się podoba. A, możemy też jakieś prawo przegłosować. Zobaczmy. Władza. O, autorytet twojej zważą mianowanie cię kapitanem. O, stan wojenny. Dawaj. O kurde. Bym musiał przekonać trochę ludzi. Jakbym to zrobił? No i tu jeszcze brakuje. Negocjuj. Rosslanderzy częściowo otwarci na... Jakbym tu zrobił za... I bym coś im obiecał, to by było już ten. Zbadaj. Przetwornik upłynniania węgla. Zbadaj, przeprowadź głosowanie. A tu jest tylko zbadaj. To ja bym to zrobił. Bo ja mogę zbadać, ale mogę tego nie wprowadzać, nie? Dobra. Łatwiutko. Powinno być ok. No. Dobra, jest. Mamy to. Mamy to. Stan wojenny będę mógł wprowadzać, jakby ktoś za dużo chciał się tutaj ten... Jakby ktoś za bardzo brykał. Opracowuj prze... Dobra, to jest łatwe zrobić. I to obiecałem Frostlanderom, czyli to nawet oni im zwiększy to też poparcie dla mnie. I może tych będziemy mogli też zmniejszyć ich. Liczba naszych mieszkańców zwiększyła się. 3500. Czyli kolejne domostwa muszę zbudować. Dzielnice mieszkalne. Ale to wszystko jest już zaplanowane, bo tu mieliśmy budować. A, tu przede wszystkim też miałem zbudować w pierwszej kolejności centrum. Gdzie to jest? Centrum pomocy, pomocy doraźnej. Czyli, no, społecznej prawie też. Tu bym zbudował. I bym zbudował jeszcze tutaj też centrum grzewcze. Ich będzie. Tutaj. Tak? Tak, ich będzie tu. Albo tutaj. Albo tu. Dużo sięgnie jeszcze tutaj rzeczy. Tak? I tutaj jeszcze zrobimy sobie dzielnicę mieszkalną. W ten sposób. Dzielnica mieszkalna. Cyk, cyk. Cyk. Kurde! Cyk, cyk, cyk. A niech będzie tutaj. Cyk, cyk. O. Krwawa cena wydajności, niezależne kierownictwo. Zarządcu, kilku robotników naszym wiodącym
wiodącym zakładzie zmarło z wyczerpania podczas pracy. Sir Ian Husk, ich kierownik, opracował innowacyjną metodę zarządzania, która opiera się na monitorowaniu czynności i rozliczaniu czasu pracy. Robotnicy są motywowani do wydłużenia pracy, jednocześnie karani za jej skrócenie. Mamy ambitne cele, które najwyraźniej przekraczają możliwości niektórych robotników, wyjaśnia Husk. Wprowadziliśmy zmiany i żałujemy śmierci, ale to cena innowacji. Frakcja Pielgrzymi jest wściekła i żąda ukarania Huska oraz pozostałych kierowników, których innowacje doprowadziły do śmierci. Nie, ukaż kierownictwo? Nie. Ale tu ciepłowniki dostaje. Powinniśmy uderzyć kierowników tam, gdzie ich boli. A tu to mamy tylko plus kasy. To... Dobra, czekaj. Skrępowanie rąk kierowników na dłuższą metę okaże się szkodliwe dla wszystkich. Tak. Kierownicy mogą robić co chcą. Mają moje poparcie. W całości. Dobra. Gdzie jest tutaj ten? Przyznaj głosowanie. Nie przyznaj głosowanie. Tu. Tajna policja za 5 tygodni. Tam może... Albo nie. Albo to zrobimy już w kolejnym odcinku sobie. Oczywiście tutaj widzę jakieś naprawy. Cyk. Cyk. Jak w ogóle wygląda to z mieszkaniami? Mieszkanie to trzeba zbudować, ale to widzę, że się budują. O. No i tu nawet się trochę pobudowało tych mieszkań. Byśmy mogli jeszcze powiększyć tak naprawdę niektóre mieszkania. Znaczy niektóre dzielnice mieszkaniowe. Może w ten sposób. Ale to bym musiał tutaj zrobić znowuż sobie troszkę miejsca. No i to nie jest zły pomysł. Dobra, moi mili państwo, na tym sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Kurde, wciąga ta gra, wciąga. Mamy tutaj do przebadania też miejsca niektóre. I będziemy mieli też nową kolonię już niedługo. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!